Cześć tu! I tak tu, siemanko dzisiaj! Piraci ksianko! Brakuje nam tylko 11 sztuk, żebyśmy mieli wszystkie 67 sztuk w sumie. Bo jest 60 zwykłych superfinksów, chciałem powiedzieć, piratiksów do zebrania. 56. Ale oprócz tego jest 6 złotych i 1 ultra rzadki, czyli w sumie 67. A stąd się bierze ta cyfra, bo w każdej załodze piratów raz, dwa, trzy, cztery, pięć piratiksów i jeden złoty, tylko tych 5 piratiksów występuje w różnych kolorach. W dwóch kolorach jakby. Tutaj mamy 6 opaki ze złotymi, których nam brakuje do kolekcji, bo mamy raz, dwa, trzy złote. Bo tutaj są narysowane, więc jak kupujesz 6 opak, gdzie? Na Best Toys. Best Toys! Możecie je kupić. Pokaż. I wtedy kupujecie sobie brakujące złote. I co tutaj jeszcze fajnego jest w tych 6 opakach? Poczekaj chwilę. W tych 6 opakach to jest to, że są specjalne trony złote i specjalne monety, które można sobie zebrać i skolekcjonować. Więc dzisiaj na pewno będziemy mieli wszystkie złote. Mamy ultra rzadkiego. I co najważniejsze jeszcze dzisiaj? Oluś, co jeszcze dzisiaj będzie? Dzisiaj będą konkurs na powtórki. Konkurs na powtórki, będą dwie nagrody. Tutaj jest prawie cały już słoik. A dojdą jeszcze pewnie z tych, bo zrobią się na pewno powtórki. Mam nadzieję, że nam się uda zebrać wszystkie 66. Powtórki wrzucimy tu, podzielimy je na pół i na najładniejsze prace Olek wybierze jedną, według siebie. Taka, która mu się będzie najbardziej podobała. A z czego chyba pracę? A to powiemy w trakcie odcinka. I ja wybiorę jedną, która dla mnie będzie najfajniejsza, albo docenię coś innego. Olek już zaczyna otwierać, ale najpierw pokaż, do którego ja brakującej... Poczekaj. Tigera, czyli brakującej do tej serii. Ja tą serię nazywałem, nie wiem, Łobuziaki. Tak, Łobuziaki i to ona się nazywa The White Crew. A kapitanem jest The King Rod. No to zobacz, ja właśnie, popatrzmy. Są wszystkie. Poczekaj, co zanim otworzysz. Tu jest jeszcze 5 dodatkowych piratiksów. Tu jest 5 dodatkowych piratiksów. Jednego nie wiemy, jaki jest. Resztę wiemy. To takie samo jak w Zinksach, zobaczcie. Mamy tutaj, jak jest pokazane, co będzie. A, nie wiemy, jakie będą piratiksy. Nie wiemy, no wszystkie są, czyli to jest fajne. Wszystkie wyglądają paczuchy tak samo, jedna jest trupkę większa, gdzie pewnie jest tron złoty i pewnie złoty piratiks. Ok, Olusiu, zaczynaj, mam nadzieję, że uzbieramy całość, cofam tutaj ultra rzadkiego. Najpierw muszę zobaczyć, czy mamy ją w drugim kolorze. Mamy, pokaż, które? Czyli mamy ląduje, tak, mamy, trafiliśmy tak zwaną fokę labokę, która ląduje do naszego konkursowego słoika. I druga rzecz, Olusiu, jaką trafnie rzecz, a, tylko piratiksa. Elo, elo, dwa serdelo, czyli łobuziaki z jednej... A nie, to nie, to są łobuziaki, tak, to są łobuziaki. The Rebels Crew, czyli tacy walczący, powtóreczka, ląduje znowuż do słoiczka. Co mamy kolejnego? Czy w końcu coś się trafi, co nie mamy? I uwaga... Ale... Mamy! Czekaj, tak? Pokaż, jakie to jest. Mamy, bo mamy ich dwóch. Mamy. To są ci tutaj, to jest serii The Downtown Crew. I leci znowuż do, czyli konkursik. Całkiem zacnie się zapowiada, bo jest już tutaj pewnie ze 20, może 30. Otworzyłeś tron? O, to zobaczmy, ale tron pokażemy na końcu. Jak będzie... Moneta jest taka lwem, no to w sumie to oczywista, bo złoty ma być lew. Więc zaraz pokażemy tron, jak wygląda złoty i uwaga, czy nie pierwsza sportowcy. Nie powtórzy. Sportowcy są, a, mój drogi, tu. W sportowcach mamy niebieski. Wszystkich, oprócz tego w drugim kolorze, a tak to resztę mamy wszystkie. Sportowiec. O, ja dobra, nieważne.
Mamy sportowca, rugbystę, leci do słoika z powtórkami, czyli na konkursik. Jest złoty, mamy złotego do tej ekipy i teraz poczekaj, zaraz pokażemy. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli dziewięć, czyli tu jeszcze nam brakuje dwóch. A poczekaj, nie otwieraj na razie, nie otwieraj na razie. Najpierw pokażemy wam, jak się prezentuje złoty z tak zwanej White Crew, czyli dzikiej drużyny, znaczy nie drużyny, tylko załogi. I tak wygląda na tronie. Poczekaj, włącz, włoży go tutaj ładnie. To jest tron kapitana z jego monetą lwem. Jest lew, mamy kolejnego złotego. I teraz mamy owce z... Owce, kozę. Kozę, przepraszam. Kozę z drużyny sportowej, jak to ją nazywamy. I teraz otworzymy którą drużynę? Do której drużyny? Czyli też ląduje do słoika. Czyli pokaż którą. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czyli otwieramy... Tego takiego małego gnoja. Nie mówi się tak, Olusiu. Czyli otwieramy, tak wygląda na małpkę. To jest drużyny The Rebels Crew, czyli do tej. Otwieraj czyń honory. Zobaczymy, co tym razem. Czy wpadnie dla was do wygrania, czy wpadnie do nas do całościowej kolekcji. Olek otwiera pierwsze. Dobra. Gitara. Oj, nie mamy, nie mam gitara, bo gitara była tutaj. Grajkowie, jak mówiłem, drużyna Wesołków. Poczekaj, drużyna Wesołków, teraz nie mogę znaleźć. Gitara, powiemy wszystkim nara. Nie, gitara. To jest cały. Tu. Gitara. Nie, no nie wiem, gdzie jest gitara, Olusiu. 5 minutes later. Masz? Mamy obydwie gitary. A, bo w tej drużynie jest raz, dwa, pięć. Tak, w tej drużynie mamy wszystkich, w drużynie zabawowej, czyli nara, gitara leci do słoiczka z powtórkami na konkursik. A tu nie otworzyłeś. A, tu jest tron. Ja już go zmontuję, a ty wyciągaj następne. Bokser, od razu widzę, że powtórka, bokserek. Bokser też jest w dwóch kolorach, wrzucaj. Czyli zobaczcie, słój już prawie pełny, prawie się z niego wydobywa. Złota czacha, piratistu, złota moneta do tronu i uwaga, Olek. Bomba. O, czyli nie mamy, bomba była jedna z tego, co kojarzę. A skąd wiesz, może być w tym samym kolorze? Nie, poczekaj, czekaj. Teraz nie mogę znaleźć. Chyba szybciej po rysunku. Nie, tu nie była bomba. Czyki bomba. Poczekaj, tu jest ten. Tu nie ma. Gdzie jest ten bombon? Pokaż mi go, bo ja tak to nie wiem, bomba, jak on wygląda. A, no to ten na pewno brakował jeden. No, tylko gdzie wiem, on... Wiem, bo mi się też kojarzy, że był fioletowy. No właśnie, tylko teraz nie wiem, gdzie on jest. The next day. Tu jest bomba. W tej drużynie bomba... A nie, bomby mamy dwie. Czyli jedna... Nie ta bomba, ta bomba! To nie jest ta bomba. To nie jest bomba, tylko to jest ananas. Puść, kochanie. Mamy tego i ananas jest z drużyny chyba rozrywkowej. Drużyna rozrywkowa, ananas... Nie, drużyna rozrywkowa, nie? A! Jest z tej drużyny. Ale jest w drugim kolorze! Nie, ale tu były wszystkie. Raz, dwa, trzy, nie cztery, pięć. Nie! Jest! Mamy kolejną drużynę, ale czyli... kamion! Czyli trafił nam się w drugim kolorze. Jest. Mamy kolejną pełną drużynę. Czyli najmniej mamy w tej i w tej. Tego chyba nie mamy. Uwaga! I wedle... O, małpa z ogniem. I w ogóle nie kojarzę, żebyśmy. Ale nie, małpę z ogniem trafiliśmy, bo wszystkie mieliśmy małpa z ogniem, to jest tu, czyli White Crew. I tu będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery, nie, pięć, czyli jeszcze jednego. Małpa z ogniem mamy w niebieskim kolorze. A nie, powtóra, ale pokaż. Pokaż. Małpa z ogniem. W takim samym kolorze. Niestety nie udało nam się trafić, ale nie szkodzi, bo jesteśmy... A poczekaj. Jak zwykle, Olusiu, no prosiłem cię, kochanie, nigdy nie mówimy o tym. Wstawaj. Zostawcie. Olek, szybko. Szybko, Olek. Szybciutko. Zostawcie łapki w górę. Subskrypcje i dzwoneczek. Please. Kurczę, nie powiedzieliśmy znowuż o tym, no, Oluniu, Poncuniu. Co trafiłeś?
Nie wyciągaj broń. Mamy znowu kolejną powtórę kolesia z Big Boxem, czyli z radyjeczkiem, który idzie i słucha muzy. Tutaj jest złoty. Tu jest złoty i ma, uwaga, kolejny dochodzi do... Złoty! Złoty jest! Mamy złotego! O matko boska, często choska. Pokaż go, ale on jest fajny. To jest taka małpka, tak? Z drużyny łobuziaków, a pokaż mi, który... O, on jest na desce jeździ, zobaczcie, no, jak on fajny. No, powiedziałem, że deska. No, i go rzucamy na tron. Kolejny tron do kolekcji. Fajnie się to prezentuje. A gdzie jest drużyna łobuziaków? Łobuziaków jest tu, czyli w łobuziakach nam brakuje raz, dwa, trzy, cztery. W łobuziakach nam brakuje jeszcze dwóch. Chyba jednak nie uzbieramy wszystkich, a myślałem, że pierwszy raz na tylko czterech odcinkach. Cztery? To jest czwarty odcinek? Czy trzeci? Poczekaj. Trzeci. Poczekaj. Nie, nie, nie. Poczekaj, poczekaj. Nie. Nie trzeci. Pierwszy otwieraliśmy... Pierwszy otwieraliśmy saszetki. Drugi otwieraliśmy armatki z kryjówkami. No. I trzeci to. I trzeci ze zestawami. Zestawami to otwieraliśmy chyba dwa. Nie, jeden. Uwaga, ostatnia paczucha. Let's go in the flow. Żeby było kulturalnie, to rozdrzemy. Rozdrzemy? Ale usiądź, kochanie. Rozdrzemy i się rozedrzemy. Rozdrzemy się? Nie. To jak mamy rozedrać? Rozedrać. No dawaj, Olek, no nie przedłużaj. A, poczekaj, poczekaj, może teraz powiem o konkursie. Nie, to ty. Słuchajcie. Pracę na konkurs wysyłamy na mail. Zobaczymy, czy Oluś pamięta naszego maila. Oluś, na jaki mail? olusitatus.com. Nie, olusitatus. Małpa.com. Nie, olusitatus małpa. olusitatus@gmail.com. Wystarczy, tak jest. Olusitatus, czyli olusitatus bez polskich znaków, bez żadnych kropek. Razem olusitatus@gmail.com. A zaraz powiemy, co trzeba będzie narysować i przesłać na ten adres. Ale żeby pracę... Poczekaj, ważna rzecz. Nie, nie otwieraj jeszcze. Okay. Ważna rzecz, żeby... Nie otwieraj. Wiem. Ważna rzecz, żeby praca brała udział w konkursie, musi być A. Co zrobione? Łapy. Nie o to chodzi. Podpisana. Podpisana. Musi być napisane, ile lat ma... Rysownik. Ile lat ma dziecko? Nie dziecko, no bo to nie zawsze dziecko, no bo czasem rysują rodzice. Nastolatek, czyli wiek, tak. Imię, wiek, i rysunek. Nazwisko. Nie, nazwisko. Bez adres domu. Nie, nie wolno, nie wolno, nie wolno takich rzeczy pisać, nie słuchajcie go. To jak nie czyli, wolno, to otwieram. Imię, wiek i rysunek, zaraz powiemy jaki. Uwaga, i czy... Krokodajl. No to krokodajl mamy tylko w jednym kolorze i czy ten z lornetką... I jakim? Czy w czerwonym? Kurde! Nie mów, Olek, nie mów tak brzydko. Kurde to nie ładne. Kurde to jest brzydko. No bo kurde to jest brzydko. Brzydko. Mamy w czerwonym powtóreczka, niestety go mieliśmy i brakowało kurde, nam tu jednego. Poczekaj, no nie nadążam. Chowamy, zobaczcie. Sój jest pełen. I... A nie, dlaczego mój stół? Maczuga. Maczuga, ale maczugi chyba nie mamy całej. Mamy. Nie, mamy. Jednorożca chyba nie mamy. Jednorożec. Mamy całego. Nie, nie masz racji, mamy akurat tego, co trafiłeś. Ani nie, mamy, no a nie, mamy drugim, przepraszam. Ja, ty ślepy. Co ty powiedziałeś, Olusiu? Ślepy. No to akurat, słuchajcie, to jest bardzo brzydkie słowo, nie wolno tak mówić, nie mówcie tak. Oluś, przepraszam, teraz widzę w tej chwili. Przepraszam. Nie mówimy tak, bo Oluś jest fofifo, UEFA już troszeczkę, nie wolno tak mówić. Akurat to było bardzo brzydkie, moim zdaniem oczywiście. Komentarzy nie będzie pewnie tutaj pod filmem, ale... Możecie komentować, czy to jest brzydkie powiedzenie, czy nie, na poście w społeczności. I oczywiście, nie zapominajcie, te sześciopaki można kupić w... W Best Toys. Linki macie gdzie? W opisie. Wpadajcie do nich, kupujcie, bo to najlepszy sklep na świecie. Kolejna powtóreczka leci tutaj. O złotego, dobra. Na masku. To ja pokażę złotego. To nie jest słodkie, ale... To piesek jest to może? Piesek, bulldog chyba, tak, chyba masz rasy. No piesek rasy, bulldog. Zaraz wam go zaprezentuję. Powtóra z bombą, ciki bomba, wrzuć, kolejna powtóra. Poczekaj z następnym. Prezentacja złotego i jego monety. Zobaczcie, prezentuje się tak. Foka laboka. Fokę mamy w dwóch kolorach i już chyba drugi raz foka. Całość
tronu prezentuje się, tak? A to była która drużyna? O, tu mamy, czyli ostatnia tu, a w tej nam brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli dziewięć, czyli brakuje tu dwóch. Czyli tak naprawdę doszły nam tylko złote i jeden chyba zwykły nam doszedł. Czyli doszły nam tylko cztery, było, brakowało 11, czyli zostało nam jeszcze 7. Od książką to mamy dwie. Z książką, nie wiem, do jedzenia albo do czegoś. Kolejne. Myślę, że tutaj, a może szybko policzymy, Olusiu? Dobra, Oluś, ja szybko policzę, ile ich jest, czyli ile dostaną, po ile sztuk zwycięzcy. Czy bo za dwie prace, a teraz powiedz, Olusiu, co widzowie będą mieli narysować? Widzowie będą mieli narysować ultra rzadkiego piratixa. Nie. Tak. Ultra rzadkiego piratixa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 razy 2? 19 razy 2 łata się. 38 i 1, 39 to może jednego do. Albo komuś jednego da Olek, żeby było po równo. Tak jest. To rysujecie, pamiętajcie, ultra rzadkiego. Chociaż ja miałem inny pomysł. Znaczy, to umówmy się tak. Dla Olka, czyli dla połowy, rysujecie ultra rzadkiego, a dla taty, który będzie decydował a propos tata rysunków, rysujcie jak Oluś i tatuś walczą z piratixami. Tak rozmawialiśmy, że taki miał być rysunek, a ty wyskoczyłeś z ultra rzadkim. Okej, okay, rysujcie co chcecie z piratixami. Ultra rzadkiego. Jak prosi Olek, albo rysujcie jak prosi tata, jak walczymy z piratixami i wygrywamy oczywiście. Okej, okay. Gdzie wysyłamy pracę, Olusiu, jeszcze powtórz? Na olus i tatus. Nie, małpa. Małpa gmail.com. Tak, olus i tatus małpa gmail.com. Tam wysyłamy pracę. Musi być napisane na pracy imię i wiek. Jeżeli nie będzie tego, to nie będzie brał rysunek w konkursie. Wszystkich pracy, każdego wieku możecie, każdy może rysować i wysyłać. Dwie nagrody po 18 sztuk piratixów do wygrania. Czekamy na pracę. Do kiedy, Olusiu? Mamy dzisiaj, no nieważne, który. No, do 10. Nie, do 10. 10 to nie, będzie zaraz. Do 20 marca czekamy na wasze prace. Do 20 marca do godziny 20. Do 10 maja. Nie, do 20 marca, później nie mamy czasu, bo masz komunię, nie będę miał czasu wysyłać. Do 20 marca wysyłajcie prace. Czekamy na nie na olus i tatus małpa gmail.com. A teraz papuga Papuga. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Nie zapomnijcie jeszcze o łapkach w górę. Trzymajcie się. Olek, pozdrowionka jakieś ślesz? Tak. No to słuchamy. Pozdrowionka do widzów, pozdrowionka do kogoś i pozdrowionka do kogoś i pozdrowionka do Nikodema. Elo, elo! Olek pozdrowił cichym pędem swojego ziomeczka z klasy. Pozdro Niko i pozdro twój braciko i pozdro wszyscy. Pozdrowionka dla was. Nara, nara, pa, hej, pa!